Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Objawienia i orędzia Boga Ojca. Świadectwo siostry Eugenii Elżbiety Ravasio. Odcinek 17. Czyta Iwonna Teresa. Przyoblekłem was nowym duchem nowego prawa, który odróżnia was nie tylko od zwierząt, jak ludzi Starego Prawa, ale podnosi was ponad tych ludzi Starego Testamentu. Podniosłem was wszystkich do godności dzieci Boga. Jesteście moimi dziećmi i musicie mówić, że ja jestem waszym ojcem, lecz pokładajcie ufność we mnie jak dzieci, ponieważ bez tej ufności nigdy nie będziecie mieli prawdziwej wolności. Mówię wam to wszystko, żebyście poznali, że przychodzę do tego dzieła miłości, aby potężnie pomóc wam zrzucić tyrańską niewolę, która więzi waszą duszę, i dać wam rozkoszować się prawdziwą wolnością, z której pochodzi prawdziwa szczęśliwość, w porównaniu z którą wszystkie radości ziemskie są niczym. Wszyscy wznoście się do tej godności dzieci Boga i umiejcie szanować waszą wielkość, a ja będę bardziej niż kiedykolwiek waszym ojcem, najmilszym i najbardziej miłosiernym. Przyszedłem, aby wraz z tym dziełem miłości przynieść pokój. Jeżeli ktoś mnie czci i powierza się mi w sprawie, że promień pokoju będzie zstępował na niego we wszystkich jego przeciwnościach, we wszystkich jego niepokojach, we wszystkich jego cierpieniach oraz we wszelkiego rodzaju udrękach, zwłaszcza jeżeli mnie wzywa i miłuje mnie jako swojego ojca. Jeżeli rodziny będą mnie czcić i miłować jako ich ojca, ja dam im mój pokój, a z nim moją opatrzność. Jeżeli robotnicy, przedsiębiorcy oraz inni rzemieślnicy będą mnie wzywać i czcić, dam im mój pokój, moją siłę, okażę się dobrym i miłosiernym ojcem. Jeżeli w każdej chrześcijańskiej społeczności będzie się mnie wzywać i czcić, ja dam jej pokój, okażę się najbardziej miłującym ojcem oraz moją mocą zapewnię wieczne zbawienie dusz. Jeżeli cała ludzkość będzie mnie wzywać i czcić, ześlę na całą ludzkość ducha pokoju jako dobroczynną pociechę. Jeżeli wszystkie narody jako takie będą mnie wzywać i czcić, nie będzie już waśni ani wojen, ponieważ ja jestem Bogiem pokoju, a tam, gdzie ja jestem, nie będzie wojny. Chcecie odnieść zwycięstwo nad waszym wrogiem? Wzywajcie mnie, a będziecie zwycięsko nad nim triumfować. W końcu wiecie, że moją mocą mogę wszystko, a więc tę moc ofiaruję wam wszystkim, abyście posługiwali się nią w czasie i w wieczności. Zawsze będę się okazywał waszym ojcem, bylebyście wy okazywali się moimi dziećmi, to znaczy przez życie jego miłością. Czegoż pragnę przez to dzieło miłości, jeżeli nie wyłącznie znalezienia serc, które potrafiłyby mnie zrozumieć?
jestem świętością, którą posiadam w pełni doskonałości i daję wam tę świętość, której jestem Twórcą przez mojego Ducha Świętego. Wprowadzam ją do waszych dusz wraz z zasługami mojego Syna Jezusa. To przez mojego Syna i Ducha Świętego do was przychodzę i w was szukam mojego odpoczynku. Dla pewnych dusz słowa przychodzę w was wydają się być tajemnicą, a jednak po tym, jak nakazałem mojemu Synowi ustanowić świętą Eucharystię, postanowiłem przychodzić do was za każdym razem, gdy przyjmujecie świętą hostię. Oczywiście nic mi nie przeszkadzało przychodzić do was także poza Eucharystią, ponieważ dla mnie nic nie jest niemożliwe. Jednak przyjmowanie tego sakramentu jest aktem łatwym do zrozumienia i to wam wyjaśnia, jak przychodzę do was. Kiedy jestem w was, daję wam z większą łatwością to, co posiadam, bylebyście mnie o to prosili. Tym sakramentem jednoczycie się ściśle ze mną w tej bliskości. Wylanie mojej miłości sprawia szerzenie się w waszej duszy świętości, którą posiadam. Zalewam was moją miłością. Wtedy musicie tylko prosić o cnoty i o doskonałość, których potrzebujecie, a będziecie pewni, że w tych chwilach odpoczynku Boga w sercu Jego stworzenia nic nie zostanie wam odmówione. Czy nie chcecie mi dać miejsca mojego odpoczynku, które macie w sobie? Ach, nie sprawiajcie mi cierpienia waszym okrucieństwem wobec Ojca, który was prosi o tę jedyną łaskę dla Niego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ciąg dalszy w następnym odcinku.